Justynko, powiedz, dlaczego związałaś się z Fundacją Tomka? Jak długo trwa wasza współpraca? Bo wiem, że angażujesz się bezgranicznie. To, co robisz dla Fundacji, to jest naprawdę coś fantastycznego, nieopisanego i nieocenionego. No, przede wszystkim ja za każdym razem odpowiadam w ten sam sposób na to pytanie. To, co robi Fundacja Spełnionych Marzeń dla tych dzieciaków, strasznie mnie ujmuje. Dla mnie jest to absolutny przykład, te dzieciaki dla nas dorosłych, to, że Tomasz się tak angażuje, że aktywizuje ich sportowo, a to, że pomagam, jeżeli mam możliwość, to zawsze chcę to robić, a czuję, że powinnam i chcę. Ale sportowe zmagania to po części też była twoja inicjatywa, z tego, co słyszałam. Znaczy tak, Onkoliga o nowej nazwie Igrzyska Spełnionych Marzeń, notabene moja nazwa. Tutaj się nieskromnie pochwalę. Wspieram. No, to są głównie pomysły Tomka, natomiast no, ja całą resztę oczywiście tych pomysłów bardzo wspieram. Zarówno Onkoligę, jak i Igrzyska Spełnionych Marzeń. Ale pomysły to są Tomka po prostu, no a ja się cieszę, że mogę go wspierać. Pomagasz, sama inicjujesz, dostajesz różnego rodzaju nagrody. Parę dni temu, to jest tydzień bodaj, nie, 3 dni temu dostałaś nagrodę. Powiedz, co to było? No, nagrodę Diamenty Kobiecego Biznesu. Przy okazji premiery książki Ilony Adamskiej o kobietach, diamentach sukcesu i biznesu było rozdawanie takich nagród. Otrzymałam tę nagrodę między innymi za udział w książce. No i bardzo mi miło, no, staram się. Ja myślę, że jesteś tym kobiecym diamentem biznesu i to ci się należało, bo to, co robisz, to tak jak powiedziałam na początku, to jest rzecz fantastyczna. Mało jest takich osób, które tak się angażują w pomoc, jak ty to czynisz. No bardzo się staram, uważam, że jeżeli mamy możliwość dzielić się tym, co mamy w swoim życiu, powinniśmy po prostu to robić, a ja zawsze kieruję się taką zasadą, że dobro zawsze wraca i nie oczekując absolutnie niczego w zamian, dla mnie uśmiech tych dzieciaków, to, że one są oderwani od tych ich rzeczywistości związanych ze szpitalem i wszystkim, to jest po prostu numer jeden. I jeśli mogłam się jakąś tam małą cegiełką przyczynić do tego, żeby to wydarzenie się po prostu odbyło, to ja się tylko bardzo cieszę. Wymyśliłaś dzisiaj piękne, białe, duże misie. Czy ty widziałaś radość w oczach tych dzieci? Widziałam. A te misie są ogromne i tak fajnie tutaj Szymon Majewski skomentował, że te misie są tak duże jak przywódca partii rządzącej, bo nie spodziewaliśmy się, że są aż tak ogromne. Pół żartem, pół serio, ale naprawdę fajnie to zabrzmiało i dało to strasznie dużo radości dla dzieciaków. Piękne było, pomagajmy, zapraszamy, zachęcamy wszystkich, żeby wszyscy się przyłączyli do pomocy. Wspierajmy Fundację Spełnionych Marzeń. Zapraszamy. Dziękuję.